nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wedle Bożych zasad idę drogą ku życiu, nie patrząc do tyłu, tylko na to, co przede mną. Demoluję piekło, bo znam swoją wielkość. Znam imię Jego, które jest kluczem do nieba, bo to On za moje winy tą krew niewinną przelał, pokonując dzieła, które ja dziedziczę w genach. Przez to wiem, kim dziś jestem i jaka moja cena. Wychodzę z podziemia i uderzam na szczyty. Potężny mam arsenał, by pokrzyżować szyki diabelskiej taktyki, która jest mi dobrze znana. Bo diabeł to pała, nie ma nic do gadania. Diabeł ma dramat, bo depcze go po ryju, mimo że już pokonany został w mistrzowskim stylu. Bo to, co na krzyżu się wykonało, sprawia, że każde kolano spina się na imię Pana. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziw jest Zbawca, po to pisce śmierci przejść mógł do życia. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziw jest Zbawca, po to pisce śmierci przejść mógł do życia. Drodzy przyjaciele, dzisiaj mogę wam powiedzieć kilka słów o tym, że mądrość człowieka zaczyna się wtedy, kiedy człowiek zaczyna osiągać w życiu jakiś sukces. Ludziom wydaje się, że osiągnięcie sukcesu polega na tym, że będziesz zarabiał dużo pieniędzy, że będziesz miał jakieś znajomości. Wydaje ci się, że kiedy ludzie będą cię lubić, to jesteś kimś. Wydaje ci się, że jeśli masz znajomości z grubymi rybami, to jesteś kimś. Ale jeśli ci się tak wydaje, to znaczy, że nie znasz własnej wartości. To znaczy, że potrzebujesz należeć do kogoś, aby czuć większą wartość swoją. Powiem wam coś, też kiedyś tak miałem. Miałem w życiu tak, że stoczyłem się bardzo nisko. Myślałem, że kasa, że narkotyki, że znajomości z ludźmi coś mi w życiu pomogą, ale okazało się, że byłem śmiesznym chłopaczkiem, który z tego powodu zaczął brać narkotyki, zaczął okradać ludzi, aż w końcu wylądował w więzieniu. Okazało się, że wszystkie moje teorie życiowe, jakie posiadałem, skończyły się w więzieniu. Skończyły się tam, gdzie ciężko już jest sobie poradzić z życiem, jeśli nie zacznie się myśleć na nowo. Drodzy przyjaciele, większość z was nie jest zainteresowany w ogóle tym, że istnieje Bóg. Nie interesuje to was, bo interesuje was życie, to, które macie dzisiaj. Ale to życie, które macie dzisiaj, w końcu się zakończy. Ale jeśli nie podejmiecie w życiu decyzji, że chcecie stanąć w takim miejscu, żeby poznać prawdę, która zaprowadzi was do miejsca, kiedy zaczniecie się prawdziwie z tego życia cieszyć, jeżeli nie podejmiecie decyzji, że chcecie żyć pełnią życia, to nic w waszym życiu do końca się nie zmieni i wiecznie będziecie mieć problemy, z którymi nie będziecie sobie radzić. I tak jak ja sobie nie poradziłem z życiem i znalazłem się w więzieniu, tak powiem wam, że nie musicie znaleźć się w więzieniu, żeby być niewolnikami tego życia tutaj. Jeżeli jesteś niewolnikiem tego, co drugi człowiek o tobie myśli, to jesteś niewolnikiem tego świata i do końca będziesz niewolnikiem tego świata. Jeśli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to On przyszedł na tą ziemię i przyszedł tutaj po to, aby nadać tobie wartość. Bez Jezusa jesteś człowiekiem, który idzie na skazanie, jest skazany na porażkę. Bez Jezusa jesteś człowiekiem, który nie ma nic do powiedzenia. Bez Jezusa jesteś marnym kozakiem, który dzisiaj się śmieje, a jutro na kacu leży i nie wie, o co w tym życiu chodzi. Bez Jezusa jesteś człowiekiem, u którego każde dzieło, które wykonasz, każda robota nie jest nic warta, ponieważ twoje życie kończy się wtedy, kiedy kończy się twój czas na tej ziemi. Jeszcze dzisiaj możesz, tak jak ja w więzieniu, zawołać do Jezusa i zrozumieć, że prawdziwą wartość ma życie tylko wtedy, kiedy wierzysz w tego Boga, który stworzył ciebie, kiedy wierzysz w tego Boga, który dał ci życie, za ciebie poniósł karę.
Jezus Chrystus poniósł karę za ciebie, za twoje błędy, po to, abyś ty nie musiał się martwić tym, co z tobą będzie. Teraz idziesz na imprezę i jutro się budzisz i spędzasz tak całe swoje życie, ale prawdą jest to, że jesteś nieszczęśliwy. Jeżeli zawołasz do Jezusa, jeszcze dzisiaj staniesz się człowiekiem, który będzie wiedział, gdzie podąża. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia z jakiegokolwiek problemu, z choroby, z nałogu, dziękuję, z jakiegokolwiek zniewolenia, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia od narkotyków, uwolnienia od alkoholu, uwolnienia od pornografii czy czegokolwiek, co zabiera ci radość i poczucie wolności, to przyjdź tutaj do mnie. Jeżeli chcesz pojednać się z Jezusem, zrób to jak najszybciej. Nie musisz do mnie przychodzić, jeżeli się wstydzisz. Wystarczy, że zamkniesz się w domu i zawołasz do Niego. Zamkniesz za sobą drzwi i powiesz: Jezus, ja chcę Ciebie. Jezus, ja wiem, że Ty jesteś największym kozakiem i potrzebuję Cię do mojego życia. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Dziękuję Ci, że wziąłeś na siebie wszystkie moje błędy i umarłeś za mnie, a później zmartwychwstałeś. Zawołaj do Jezusa, a Twoje życie ulegnie zmianie.